Zanim zaczniemy rywalizację, trochę o narożnika, bo na rynikach również ciekawe postacie. W narożniku zawodnika z Wyszkowa, Szymona Przybylskiego, zobaczymy, widzimy Błażeja Sarnackiego, zawodnika, który był swego czasu mistrzem świata K1 Global Amatorów. Walczył również w organizacji HFO, tam jeden pojedynek przegrany z Bartoszem Zającem. Natomiast po drugiej stronie znany trener, doświadczony zawodnik Karol Łada, a także reprezentant tegoż Legia Fight Clubu, zawodnik HFO, Szymon Obrośnik. Natomiast panowie tutaj dają siebie wszystko w ringu, bardzo mocno jeden i drugi rusza do przodu. Oczywiście upomnienie, nie można przytywać nóg na zasadach K1 Rules polskiego kickboxingu. Teraz złapać rywala na kontrze prawą ręką, Edward Jedelewy. No i Zawierzy Chiński tutaj upomina Szymona Przybylskiego, zabicie na Sadą. Jest podejście po pilocie tym prawem, pojawiła się pierwsza presja w parze Edwarda Fieda, to chyba piękne latające kolano teraz w wykonaniu Szymona Przybylskiego. Naprawdę bardzo dużo tutaj intensywności w tym pojedynku. Będzie liczenie, bowiem gdy zawodnik nie sygnalizuje problemu ze sprzętem, sędzia ma prawo go wyliczyć. To jest też, że tak powiem, w regulaminie Polskiego Związku Kickboxingu, więc pierwsze liczenie za nami. To któraś z kolei sytuacja, właśnie tym to motywują sędziowie, że zawodnik w górach unika walki wtedy i trzeba go upomnieć, żeby gdzieś ten sprzęt był lepiej przygotowany. Znów mocna wymiana pod linami. 10 sekund do zakończenia rundy pierwszej, niezwykle intensywnej, obfitującej w emocje oraz w akcję. Mocno jeszcze rusza w końcówce do przodu Szymon Przybylski i świetne zejście na koniec przed tym lewym prostym. Fiedodowa, koniec rundy pierwszej. Rozpoczynamy drugą rundę rywalizacji K1 Senior na Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów w Ostrołęce. Kategoria 67 kg, Edward Kwiedotow, Legia Fight Club, czerwony kask, czerwone rękawice, jego rywalem Szymon Przybylski, Kuźnia Mistrzów Wyszków, niebieski kask, niebieskie rękawice. Pierwsza runda niezwykle intensywna. Po raz kolejny tutaj rozpuszcza nam ręce Szymon Przybylski, a Edward Kwiedotow próbuje właśnie na piwocie, na takim skręcie na cyrku trafić w prawe. Piękny, długi, lewy prosty teraz. Oj, po raz kolejny przechwyt nogi, to będzie chyba ostrzeżonko. Tak jest. Z punktem czy bez punktu? Bez punktu. Bez ujętego punktu, a więc jeszcze spokojnie. Nie wpływa to w żaden sposób na wynik walki, ale bardzo musi się teraz pilnować Szymon Przybylski, żeby nie złapać tej nogi. Po raz kolejny to jeszcze szybka interwencja Szymona Obroślaka, który wytarł twarz Edwarda Fedodowa. Fiedodow na linach, ale doskonale próbuje tam wychodzić milerskikami. Zamknięty znów na linach, zamkniętym narożniku teraz Fiedotow, a Przybylski kontynuuje natarcie huraganowy, grad ciosów sierpowych, nie odpowiadał Fiedotow, więc sędzia Rzechliński podjął decyzję o liczeniu. Ostrzeżenie z odjęciem punktu. Więc minus punkt już na koncie Szymona Przybylskiego za przechwytywanie nogi. Kolano jeszcze na końcu wywalić zawodnik Wyszkowa.
jeszcze raz. Będzie chyba jeszcze jedna i drugie upomnienie, a więc... Drugie oczywiście z odjętym punktem, a trzecie oficjalne, czwarte zakończy nam pojedynek. Teraz już musi bardzo się pilnować zawodnik Wyszkowa, żeby nie przechwycić, nie wyciągnąć ręki o tą nogę. Piękny teraz middle na middle, dobrze, znów zamknięty w narożniku. Zawodnik warszawskiej Legii. Oj, oj. Kolejny mocno, mocno odechał do przodu. Bardzo dobrze walczy ofensywnie Szymon Przybylski. Zakończona nam się runda druga. Rik wolny. Runda trzecia rywalizacji wewnątrz Mazowieckiej, czyli Edward Petolow, Legia Fighta, czerwony narożnik, jego rywalem Szymon Przybylski, kuźnia mistrzów Wyszków, narożnik niebieski i drugie liczenie w tym momencie, do którego doprowadził Szymon Przybylski. Do przodu Przybylski, jest jeszcze jedno liczenie od zakończenia pojedynku. No więc może tutaj rzucić się z gradem ciosów, mając nadzieję, że będzie koniec. A więc sędzia Rzechwiński po raz trzeci interweniuje. Tym razem nawet nie liczy, przerywa walkę i tym samym Szymon Przybylski wygrywa przez TKO.